Drodzy, znajdujemy się dziś w Miechowicach, tuż obok pozostałości po pałacu Tillewinklerów. Dzisiaj są to ruiny, choć w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX wieku, był to jeden z bardziej okazałych pałacy, jakie znajdowały się na ziemi śląskiej. Tuż obok porasta do dzisiaj park w założeniu angielskim. I można powiedzieć, że kiedy ludzie tutaj kiedyś przyjeżdżali, z pewnością podziwiali zarówno ten wspaniały pałac, jak i wspaniały park. Dzisiaj park jest zaniedbany, natomiast choć wraca do świetności, natomiast mamy tutaj ruiny. I to wszystko chyba uświadamia nam to, że tutaj na tej ziemi nawet najbardziej okazałe budowle mogą kiedyś ulec ruinie, choć ci, którzy je budują, ci, którzy je projektują, chcieliby, by mogły trwać jak najdłużej. I o tym jest też nasz dzisiejszy tekst. O tym, że czasami podziwiając piękne rzeczy, nie spodziewamy się, że blisko może być katastrofa. Słowem Bożym, które będzie nas zapraszało do rozważania, jest fragment wyjęty z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 19 rozdziale od 41 wiersza tak czytamy. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczami twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamień na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: napisano, i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu, szukali sposobności, aby go zgładzić, lecz nie znajdowali nic, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem, słuchając go, garnął się do niego. Drodzy, słowa te są podstawą rozważania w 10. niedzielę po święcie Trójcy Świętej. Niedzielę Izraela. Niedzielę, w której z jednej strony chcemy spojrzeć na wszystkie te wydarzenia, które doprowadziły do katastrofy, bo o tej katastrofie mówi Chrystus, o nieszczęściu, które przyszło na Izrael, nieszczęściu, które spowodowało zagładę Jerozolimy. Ale 10. niedziela po święcie Trójcy Świętej, niedziela Izraela, to również niedziela nadziei. Bo kiedy spoglądamy na Bożą opiekę i Boże prowadzenie, to ono jest świadectwem tego, że nawet jeśli mijają wieki, nawet jeśli budowle zamieniają się w proch, to Bóg troszczy się o tych, którzy są przez Niego wybrani. Zapraszam serdecznie, by wspólnie razem pochylić się nad Bożym Słowem.